Dzień dobry. Ponieważ Tadeusz się zestarzał i zmarszczył, postanowiłem poprosić panów reżyserów o nową partnerkę na ten sezon. Załatwili wróżkę, wróżka załatwiła żabę do całowania i oto magia miłości stworzy mi partnerkę na ten sezon. Ta-da! O. O, fun. Co za padaka. To ja jestem super laską, miłosza. Nie ma szans, nie uwolnisz się ode mnie. W nowym sezonie zapraszamy was na całą po prostu masę super fajnych gier. Taki wypas dzisiaj będzie, tak zasypywało nas samymi dobrymi tytułami. Oprócz tych, które nie są takie super dobre, ale generalnie rzecz biorąc będzie zdrowo, będzie o kowbojach, będzie o jeżdżeniu samochodzikami i w ogóle. Co się tak marszczysz? To ja. Brzydki jesteś. A ty jesteś pomarszczony i jeszcze bardziej. Oraz nie masz piersi. Ja. Czekaj. Zapraszamy. Przejechało. Tak rozmyło się. Zgadnij, co się rozmyło. Też jesteś mistrzem rebusów. Jak moje koleżanki zapłaciłyby cię każdą kwotę w podstawówce. By uciekł z krzykiem. Każda przerwa byłaby twoim królestwem. No właśnie, bo będziemy rozmawiać o grze, w której się jeździ samochodami, tak? Znaczy, właściwie to tak naprawdę, to te samochody równie dobrze mogłyby być kartami i mogłyby w nich siedzieć postacie z pewnej znanej gry Nintendo. Nintendo, ale nie siedzą, bo to jest gra dla dorosłych, ale jest to dokładnie Mario Kart dla dorosłych. Mówimy oczywiście o Blurze, czyli o najnowszej grze gości, którzy zrobili... Co? No jak to co zrobili? Midnight Club. No właśnie, dlaczego oni nie zrobili Midnight Cluba następnego? Bo po co, skoro mogli zrobić nowe Mario Kart? Że samochody atakują samochody. Bo to jest tak naprawdę Wipeout, tylko że zamiast pojazdów, które się unoszą w powietrzu, to są takie... samochody, które jeżdżą po ziemi. I są to prawdziwe marki. Były o motocyklach, była taka gra o ścigaczach, to było o wszystkim te były te gry. Z motocyklami się coś strzelało kiedyś? Była taka gra, ja nie pamiętam, ale było i nawet te motocykle jeździły po takich tych, zapomniałem tytułów niestety. Ale była też taka gra, no była na 100%. Dobrze, wiesz. 258 tysięcy, bo ją bardzo lubiłem, gdyż robiło mi się niedobrze, jak motocykle zjeżdżałem w dół. I wszystkim dziewczynom pokazywałem, wtedy ze mnie miały. Też uciekało cię. Miałem taki swój ulubiony tor pod wodą i się tam tak robiło. Ale to w ramach tego, że mówimy o Blurze, tak? Ja, właśnie. A natomiast Blur jest też taki z tego odwiecznego gatunku, który każdy, kto ma prawo jazdy, a większość dorosłych we współczesnym świecie, zwłaszcza mężczyzn, ma prawo jazdy. Ja na przykład nie ma. Na przykład Tadeusz nie ma. Lecz to pozwoliło te szare komórki zająć czym innym, na przykład głębokimi filozofiami życiowymi. I każdy, kto prowadzi samochód, ma ochotę, żeby komuś od czasu do czasu... Tak zwany road rage. Wiadomo, że każdy oprócz nas jest na jezdni kretynem. I to są wyścigi kretynu, znaczy oprócz nas, zobaczcie, nas bo my jesteśmy jeden mądry i po prostu jedziemy. I wszystko zależy tylko od tego, kiedy nam się power-upy nazbierają. I chodzi o to, żeby tych wszystkich, których spotkaliśmy wracając ze szkoły czy z pracy do domu, teraz się możemy na nich zemścić, zwłaszcza w multiplayerze. Power-upy można, co jest fajne, mieć aż trzy na raz. I można je sobie przełączać, co jest też bardzo fajne. Przez taką nieistniejącą zgłoskę A. Więc można je sobie przełączać i co jest też bardzo przyjemne, są takie wyświetlane jakby w postaci takiego hologramu. Nasz deżaku. Bardzo przejrzysty ten system. No właśnie, ten interfejs jest bardzo sympatyczny i na początku jak zaczynałem grać tę grę, gdyż oczywiście jak zwykle ominąłem tutorial, a książeczki nie czytam, bo tam jest napisane, że dostanę read the fucking manual. Palpitacji serca. Nie, z jednej grze się zapoznałem, której dzisiaj będzie zapoznałem się z książeczką, ale do niej dojdziemy. W każdym razie, to wygląda przeelegancko, nie jest kombinowany interfejs, bo na tym zderzaczku fajnie się wyświetla, tylko trzeba się nauczyć, że się tam patrzy. I powiem ci szczerze, że to jest bardzo wygodne, bo i tak wszyscy patrzą na środek, a każdy, kto ma customizowany interfejs w grach i gra, wie, że nic tak nie poprawia samopoczucia, jak postawienie sobie wszystkiego na środku, bo tak naprawdę twój ludzik, twoja postać, czy twoje coś, to jest najmniej ważna rzecz w grze, bo i tak wiadomo, gdzie ona stoi. Ona stoi na środku. Jak wygląda. Ona jest w tym samym miejscu cały czas. Więc nawet dla ludzi, którzy dużo grają, to, że tego nie widać, to już nie robi różnicy. I w ten sposób udało nam się absolutnie nic nie opowiedzieć o samym Blurze, który jest generalnie rzecz biorąc bardzo fajną grą wyścigową. Mi się podobał bardziej niż Split Second, z którym konkurował bezpośrednio właściwie. Mi się podobał bardziej. To jest moje osobiste odczucie takie, wychodzące ze mnie, głęboko z mojego jestestwa. Podobał mi się, uderzył we mnie, zagrzał.
podekscytował i podobało mi się też to, że to nie są do końca głupie wyścigi. Znaczy, w odróżnieniu od Mario Karta, w którym nie ma żadnej fizyki jazdy, tutaj jest fizyka jazdy i tu trzeba się troszeczkę jej nauczyć. Acz trudno, właśnie dlatego, jak ktoś się spodziewa, że sobie podryftuje na easy mode na początku, to się troszeczkę myli, dlatego większość graczy początkowych raczej takie gripowe bierze sobie samochodziki. I generalnie rzecz biorąc, polecamy tę grę. Polecamy serdecznie wszystkim, którzy lubią się pościgać, ale przede wszystkim z kolegami, ponieważ w singlu jest ona Boring. Ale jak się gra tak, to jest bardzo dobra ale gra, tak, ogólnie spektakularna. Myślę, że zasługuje na taką sutą ósemeczkę. Tyle jeszcze chciałem o tej grze powiedzieć. Musimy takie godzinne programy. Powinniśmy robić program tylko o Blurze. 8 na 10. A! I oczywiście na stronie Hypera możecie sobie sprawdzić wszystkie fajne ocenki. To teraz jedziemy na wojnę. Wojenko. No cóż, żeś ty za pani, że się tak trudno pisze o tobie symulatory, Idziemy ze śpiewem. Przybyli ułani na je... Będzie to gra... O, teraz będziemy mówić o grze, która miała być symulatorem. I jest symulatorem. Jest symulatorem dokładnie każdej cholernej śrubki w najgorszym kawałeczku... Nie chciałem używać tajemskiego słowa, ale mi się wyrwało prawie... Z młodej piersi. Helikoptera. Dokładnie, tam można być płozą od helikoptera. Także mówimy oczywiście o samostójce do Army, czyli o Operation Arrowhead. Która to została zrobiona po Armii 1 i Armii 2 i Operation Arrowhead została zrobiona, który tu miał być symulatorem i wszystko miało zostać wykonane idealnie. Lecz niestety... Szał dupy nie urywa. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. I to jest klasyczny przykład tego, że miało być tak pięknie i wyszło jak zwykle. Tym razem akcja się dzieje w państwie, mieliśmy już Czernaruś, to teraz... O mój, jakie to jest państwo w ogóle. Spełnię a teraz uwaga. Takistan. I przeciwnicy nazywają się Takis. Dobrze, nie Takos, bo by było z Meksyku. Ale nie, nazywają się Takis i szczerze mówiąc, to jest moim zdaniem najmocniejszy punkt tej gry. Znaczy, że oni się tak nazywają? Nie, że dzieje się właśnie w takim wymyślonym Afganistanie, Pakistanostanie. Tak. Takim wymyślonym państwie. Tak. Znaczy, tak. Do mnie to trafia z racji tego, że nasi dzielni żołnierze obecnie tam walczą i mam cały czas tak, jak oglądam te przekazy w telewizji, mam taką ochotę, żeby tych złapać za ten karabin i tak wspomóc. Ale to nie jest wtedy, widzisz, takie proste, bo żeby złapać za karabin, muszę wcisnąć 20 różnych 50 przycisków oraz mieć chwytne pośladki, żeby butony robić w myszce. Trzymać alta tutaj pośladek lewym i... To jest niemożliwe. I prawym bolcem trzymasz tutaj kontrolę, żeby strzelić. Ale było śmiesznie, jak się wciska alta, to jest I'm not shitting you, czyli nie robię na was kupy. Nie robiąc na was kupy, naprawdę super, trzymając alta, można się rozglądać. Tam się można rozglądać. Możesz biec i możesz się rozglądać dookoła. No way! Co mnie osobiście, możesz sobie popatrzeć bo na Kinderę. Bo to jest symulator pola walki. Jak biegniesz, to się rozglądasz. To jest taki trochę, jesteś turystą zawsze, jak jesteś żołnierzem, co pokazuje Hans Kloss, który jeździł po całym świecie. Jest to o tyle turystyczne, że tak naprawdę to nie jest strzelanina per se. Tam się tak naprawdę trochę się strzela. Per co? Per twoja se. Troszkę się tam strzela, troszkę się tam jeździ, ale tak naprawdę jak wiadomo na wojnie się nie strzela, tylko się chodzi, rozgląda, uważa, żeby nie złapać kulki, ewentualnie strzela się do tamtego krzaka 400 metrów dalej, który się lekko poruszył i wiadomo, że tam może być taki stańczyk, którego trzeba wypatroszyć. Kampania jest króciutka, bo ma zaledwie 6 misji, ale oprócz tego mamy jeszcze dodatkowych bodajże 8 misji, w których takich scenariuszowych, prawda, które pokazują różne oblicza wojny. Czyli można być komandosem, można być pilotem helikoptera, można być pilotem UAV, można być śrubką od tegoż UAV. No i generalnie... I się rozglądać. I się rozglądać, cały czas rozglądać. Chciałem powiedzieć, że czuję, że troszeczkę marnujemy czas, Tadeusz. Nie, że nie, bo ty tak pięknie opowiadasz, że będę ci podsyłał swoje dzieci, iżbyś je usypiał opowieściami o wojnie. Ja szczerze powiem, że marnowaniem czasu jest granie w Operation Arrow. Właśnie chciałem powiedzieć, że po prostu przebrnięcie przez początek i przez pierwsze kroki na polu walki, które świetnie jest zasymulowane, ono się zachowuje jak prawdziwe pole walki. Wzrasta, buja się, wszystko mające. Dymi się, wszystko robi, to jest naprawdę świetnie zasymulowane, tylko żołnierz oraz jego koledzy są tam obcymi ciałami zupełnie i poruszenie ich z miejsca to jest tam jakby symulator układu nerwowego. Tam po prostu wszystkie impulsy nerwowe trzeba zasymulować do poruszenia nogi za pomocą kombinacji
przycisków na klawiaturze. Powiem wam tak, słuchajcie, jest taka gra w internecie, która polega na tym, że się biega i do tego biegania trzeba wykorzystywać cztery różne klawisze, które unoszą nóżkę, ruszają nią. I to jest taki odpowiednik właśnie tego, tylko że znacznie bardziej rozbudowany i dlatego dostaje 6 na 10. No więc właśnie, chcieliśmy powiedzieć, że dostaje 6 na 10 i niestety gra, pomimo swojego wielokrotnego patchowania do niczego nie doszła i po prostu wygląda na to, że ci jest ludzie nie wiedzą, co z nią zrobić. Tylko i wyłącznie dla mutantów, którzy posiadają więcej niż 10 palców u rąk i nóg oraz przynajmniej 3 pośladki. Tak jak ta małpa z South Parku. Yeah. A teraz, jak po raz pierwszy dostałem grę Przewrotny Los, myślałem, iż chodzi o pornosa biseksualnego. A to dlatego, że zobaczyłeś okładkę. Lecz nie, bo tytuł Przewrotny Los tak mi pasuje do gry po prostu, jak nie powiem co do czego. Bo tam jest użyte trudne słowo, nie ma nic o zabijaniu, nie ma nic o seksie, nie ma nic o przemocy i o różnych innych rzeczach. Operation Arrowhead, a to brzmi dobrze, albo na przykład Red Dead Redemption. To, co wiesz, to jest jakaś emocja, jakaś coś takiego. A Przewrotny Los. No dobra, jest też słowo Runaway, ponieważ jest to kolejna część serii. Trzecia część serii. Trzecia zamykająca Runaway. Podobnież, tak, serii Runaway. Pozornie zupełnie niezwiązana z dwoma poprzednimi, ponieważ zaczyna się w zupełnie innym momencie i nie skończyła się poprzednia część, która kończyła się to be continued'em, więc... Tak, no druga część w ogóle była taką, że tam się właściwie nic nie wydarzyło, tylko zostały pociągnięte wątki, które następnie się zakończyły. Ta trzecia część kończy prawie wszystkie wątki, niektórzy stwierdzą, że wszystkie, które zostały zaczynane i teoretycznie ma też kończyć całą serię, lecz jednakże w paru momentach wypowiadają takie słowa, które przez wnikliwych wnikaczy są interpretowane, że nigdy nic nie wiadomo. No i faktycznie nigdy nic nie wiadomo, jak sobie wszyscy kupią Lamborghini, na pewno się Lamborghini. Nie skończy. Lamborghini. 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 Właśnie. Co to jest? To jest gra, w której przygodówka. Się ucieka. Właściwie tak, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to jest przygodówka. Jest to taka najbardziej klasyczna przygodówka typu point and click, point czyli and click. Kliknij, czyli generalnie rzecz biorąc jeździsz kursorem po ekranie, naciskając klawisz F2, który pokazuje wszystkie ważne miejsca na ekranie. W związku z tym za dużo nie trzeba szukać. Nie. Natomiast jakby cały numer z tą grą polega na tym, że część rozwiązań, zagadek jest absolutnie logiczna. Na przykład jak, nie wiem, tam na samym początku trzeba wyciągnąć coś tam ze ściany, to jakby od razu się narzuca, że tu trzeba coś podczepić, coś ten, tam aniołek się przewróci, to się coś pociągnie. Natomiast z drugiej strony są tam też takie zagadki, które no sorry, ale za cholerę człowiek tego nie wymyśli, że trzeba porozmawiać z panią, która jest medium, ale wcale nie jest medium, tylko ona udaje, że jest medium. Ale tak naprawdę ona ma w ogóle chodzi o to, że ona ma porozmawiać ze szwedzkim duchem, żeby przetłumaczyć instrukcję, a tak naprawdę ona wcale nie rozmawia z tym szwedzkim duchem, tylko ona ma słowniczek rozmówki rany boskie, wymyślenie tego... Ale to ja ci powiem, Tadeusz, że ja w takich point-and-clickowych grach to jestem raczej przyzwyczajony do tego, że to są takie tam zabij dżdżownicę, ona się zesra, zanieś kupę ptaszkowi, on się nie udławi, wysra kapselek, kapselkiem strzel, wypadnie kluczyk, dłuż do drzwi. To nie ma sensu. I to chodzi o takie absurdalne rzeczy, więc ja się akurat w tym momencie bawiłem. Nie bawił mnie przycisk F2, który jest dla mnie zupełnie odwróceniem, ale są takie escape'owe gry, gdzie nie ma F2 teraz w Javie pisanej, można sobie szukać na ekranie. Nevertheless, czyli mimo wszystko. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Nigdy mniej. Nigdy więcej. Nigdy mniej. Chciałem powiedzieć, że mnie się w tej grze podobają wyjątkowo dwie rzeczy. Po pierwsze instrukcja obsługi, która jest super, super świetną książeczką, fajnie się ją czyta i jest śmieszna. A po drugie, podoba mi się, że jest historyjka. Jeżeli tam jest opowiedziana historyjka, która całkiem wartko idzie, ponieważ można dać 3-letniemu dziecku do klikania, on tam mu gra pokaże, gdzie on ma kliknąć, on to wszystko poklika jak trzeba, a my sobie możemy siedzieć i oglądać filmiki. I ta historia jest śmieszna i zabawna i ma na... Taka romantyczna niektóre, tak, trochę romantyczna. Niektóre dowcipy dla starych wyjadaczy, dowcipy na przykład takich jak ja, czy ty, to już w ogóle nie mówię. Zobaczymy na przykład postać, która przypomina Steve'a Buscemi. I będziemy wiedzieli, o kogo chodzi, taki zwykły dzieciak nie będzie wiedział, ale na przykład Tadeusz to wie, bo to już jest innym znawcą dowcipów, zresztą już się obmyślił. Parę sam wymyślił kiedyś, nie było najlepsze, ale starał. Ale się starał, tak jest. W każdym razie... To, że przyszedł ja świat taki... też było dowcipem. To było okrutnym żartem losu. Przewrotnego losu, jak to ładnie nam się dało zawiązać. Jak nawiązaliśmy, bardzo ładnie. W każdym razie mam takie mieszane uczucia akurat do Runawaya, bo jednak jeżeli ktoś kupi tą historię i mu się spodobają żarty w niej zawarte,
To owszem, ale mnie na przykład ta historia nie kupiła i mnie troszkę wynudziła, szczerze mówiąc. Naprawdę? Tak. Nie podobały ci się dowcipy? Mi się podobały. Mi się podobały, ja lubię gry, jak są śmieszne i są napisane z pomysłem. Niewiele takich gier wychodzi. Momentami było troszkę na siłę. A ja w ogóle lubię też przygodówki, chciałem powiedzieć. I w związku z tym, ile jej damy? Tadeusz, ty zawsze mówisz, ile jej damy. Tym razem ty jej daj. Ja? Z 7 i możemy podciągnąć, niech sobie ma, bo można, można grać z całą rodziną oraz ze swoimi żonami, udowadniając im, że świetnie grają w gry komputerowe, czyli są podobne do nas, na przykład. No, jak już siedzi, to niech siedzi, jak powiedział pan, który wrócił do domu i zobaczył po 2 latach niebytności, że ma małe dziecko, które ma roczek i siedziało na kanapie z jego innymi dziećmi. Nie, jak siedzi, to już niech siedzi. To jest znajomo informatyku, jak wraca syn do domu. To wróciłem, gdzie byłeś w wojsku. Także okay. 7 na 10. Strój Tadeusza, nasz nowy temat wymusza. Otóż będzie I go to... nie rusza. I go nie rusza. Ha, będzie upadnia? To temat o krówkach. I o wypasaniu. I o wypasaniu wściekłych krówek oraz tak. O radzeniu sobie ze wściekłymi krówkami za pomocą urwiska. Tak. Czyli tak. Oczywiście mówimy o Red Dead Redemption, tytule, który co prawda jest lekko spóźniony, ale jest no, tak niestety. Stary jak temat, który porusza. Jest tak stary jak my. Tak, ale jednak trzeba powiedzieć, że jest w porządku. Spełnił oczekiwania? Spełnił. Na przykład moje spełnił, bo jestem graczem, który chociaż w recenzjach pisze, bo jak jeszcze pisałem recenzje gier, to pisze, ile czasu zajmuje przejście, to wiem, że mnie zajmuje 3 razy tyle lekko licząc. Czyli lub 60 godzin. 4, tak, gdyż zajmuję się kwestiami botanicznymi, entomologicznymi, geofizycznymi, patrzę jak płynie woda, patrzę dokąd idzie pani, która stała, ja tu przechodziłem, a ona już nie stoi, o, właśnie, gdzieś poszła. A wyczaiłeś akcję z panem, który wychodzi i przybija do ściany plakacik? Plakat wanted, no dokładnie. Właśnie jakby cała esencja Red Dead Redemption. Tak, to jest taki skansen dzikiego zachodu, tak. W którym sobie można podpatrzeć, jak tam wyglądało życie, że pani właśnie szła, wylewała wodę do koryta, a potem przychodził konik i z tego koryta pił. I wychodził pan, przybijał plakat, a potem podchodził gracz, zabierał plakat i z plakatem jechał sobie jechał, tak. Gdzieś i zabijał tego złego ale jechał i zabijał, ale jeszcze po drodze spotykał, bo tam jakieś jeszcze były side questy do zrobienia, albo zioła rosły. Albo polował. Albo sobie polował, dokładnie. Rozbawiło polowanie, które jest całkowicie niepotrzebne. Jest tak zabawne, jak jest niepotrzebne. Bo jakby, ja mam z Red Dead Redemption jeden problem. Gra mi się strasznie podobała, oczywiście jak podejrzewam większości z was się spodoba, lub już się spodobała. Jest to rzeczywiście gigantyczne osiągnięcie technologiczne, jest fajna motoryka gry i wszystko. To mam jeden problem, który miałem też problem, taki sam problem zresztą z Assassin's Creed. Tam jest system ekonomii, który absolutnie nie funkcjonuje. Znaczy, masz całą masę rzeczy, za które możesz zdobyć pieniądze, na przykład to polowanie, prawda? Mhm. Tylko po cholerę, skoro to klasyczny przykład, nie wiem, czy kupiłeś sobie Winchestera, jak tylko się pojawił w sklepie, no, oczywiście. A następnie w kolejnej misji zdałabyś go na ziemi. Powiedziałem, tak. Że to wszyscy się na to nacieli. Ja w każdym razie z 4 osobami rozmawiałem, każda z nich miała to. Tego, no, ale to jest oczywiste, że trzeba mieć dobrą broń, to jest jedyna rzecz, którą warto inwestować. No i w konie oczywiście. No tak? Więc właśnie konie sobie łapałem sam. Łapałeś se konia? Ja nic nie powiedziałem. To ty tutaj no, jakieś masz kosmatem się nie łapałem. Ładna, lasem. Ale bez przesady. A tam te konie, takie najlepsze konie, to one tylko w nocy i w niektórych miejscach to w ogóle nie są przelewki. Tam wszystko w tej grze jest takie zrobione. No, to nie jest to jakieś super głębokie, ale jak na sandbox tego typu jest bardzo głębokie. Bardzo to fajne jest zrobione. To jest dobry sandbox, jeżeli chodzi o właśnie takie zwiedzanie go. Natomiast jest to kolejny sandbox, do którego mam taką pretensję, że tam nie ma tej takiej sandboxowości, tej całej mechaniki, która jest jakby nad grą, tak? Nad rozgrywką, tak zwanej metagry. Czyli tego, że sobie możesz gdzieś pójść, się z kimś zbratać, a potem z tymi gośćmi pojechać i zbić innym gościom i... I tak, bo nie jest bezpieczna, żeby nie wiem co najwyżej krowy, które trzeba po ciemku gadać. Boni nie poboni, nawijając do anglicyzmów różnych zabawnych. No właśnie, i Boni też grzeczny, Boni i tak dalej, on z nią rozmawia o życiu i ona jest takim kumplem dla niego bardziej niż obiektem. Ale generalnie, żeby tak jak mamy podsumować, tak, to co? Podsumowując Boni. Ja bym powiedział, że jest tłusto bardzo, no. Ja byłem bardzo, że tak powiem, zatłuszczony, jak skończyłem to przeżycie. Cały czas. No. Jest to przeżycie, prawda? Jest to przeżycie i dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć sobie fajną przygodę kowbojską, to bardzo serdecznie polecamy. To jest w ogóle taki tytuł, nawet nie trzeba się specjalnie branzlować podczas grania, ale jak ktoś już wszystko skończył i mówi, jak już tego konia złapał, to może sobie parę mil przedreptać jednokonno, a potem znowu coś wyjdzie, to sobie tę grę odłożyć, znowu pograć i znowu, to taka jest bardzo fajna, niespieszna gra do oglądania. I dlatego dostaje od nas 9 na 10. Yeah!
Pif, paf. Ponieważ jesteśmy naprawdę cholernie, cholernie odważni, to teraz pokażemy, jak bardzo jesteśmy odważni, mówiąc źle o grze Demon's Souls, która otoczona jest kultem i wszyscy fanboje nas teraz będą nienawidzieć. A my pokazujemy im znak Kozakiewicza. Wiadomo. I mówimy im tak. Demon's Souls nam się nie podoba. Nie podobało nam się. Nie lubimy takich gier. Jak chcę, żeby mi w życiu było trudno, to próbuję się dogadać z dziewczyną, a nie włączam konsolę. Nie chcę takich gier. Absolutnie jestem przeciwny takim grom i wynocha. I to, że... Kochamy RPGi. Bardzo. Zaraz będziemy się jarali innym RPG. Tym dla debili. Tym takim, który jest prosty, Ułomnym, chamski. Tak, a trzeba Demon kogoś Souls, 20 razy uderzyć, żeby umarł, tak, a nie dwa albo a 3. A Demon Souls, który jest hardkorowy, ma milion statystyk i w ogóle jest to! W ogóle, tak. Snem jest, mokrym i trzeba po prostu. Trzeba go 5 razy skończyć, żeby wszystko sobie tam zobaczyć. I jest mokrym snem każdego miłośnika RPG-ów prawdziwego, nie takiego udawanego, farbowanego miłośnik jak ty i ja. RPG-ów powinien powiedzieć, że skończył Demon's Souls, maksując wszystkie statystyki parę razy, tak jak każdy mądry człowiek powinien powiedzieć, że czytał Ulyssesa. To jest dla mnie to samo. I wszyscy tak mówią, że czytali, nikt nie czytał, wszyscy kończyli Demon's Souls, jasne, jasne. No właśnie. To tak mniej więcej jest Demon's Souls i dlatego dostaje od nas zasłużone 5 na 10, ponieważ bardzo lubimy gry, w które się nie da grać. To właśnie w ten sposób staramy się wyrazić nasz szacunek. Ja bym jeszcze rozumiał, jakby to był symulator RPG, ale to po prostu nie jest. Ta gra jest zrobiona tak, żeby było trudno i to jest japoński RPG w pomyśle, czyli... Nie, to nie jest dobre porównanie. On jest japońskim RPG. On jest japońskim RPG-iem, ale nie jest klasyczny, bo to jest europejski RPG zrobiony przez Japończyków. Tak, czyli najgorszy możliwy pomysł też być. Najgorszy. To tylko udaje, że nie jest JRPG-iem. To jest normalnie... Już wracajcie do tych swoich JRPG-ów. To wam przynajmniej jakoś wychodzi. Lepiej lub gorzej, ale jakoś. To. Natomiast drugą rzeczą, którą się zajmujesz, a właściwie dwoma drugimi rzeczami jest Dragon Age, który dostał DLC-ki dwa DLC-ki. Ja ci powiem tak, generalnie rzecz biorąc, to co robi BioWare z DLC-kami, z downloadable content, czyli z dodatkami, wszystkimi ściąganymi z sieci do Dragon Age'a, jest moim zdaniem naprawdę wzorem godnym naśladowania. Naprawdę? Tak, najpierw mieliśmy Awakening, czyli Przebudzenie, które miało 20 godzin i było w ogóle samodzielną grą. Bardzo fajne, no. Po czym zaczęli wydawać takie małe, drobne historyjki. One są lepsze, gorsze, ale generalnie rzecz biorąc cały czas jakby masz... Dla mnie jest zabawne to, że już jest do Dragon Age'a dwójki trailer i hula informacji. A tutaj cały czas tak wychodzą dodatki, proszę bardzo. Ale ja wychodzę do pierwszego i nie przeszkadzam. Dodatki oczywiście też wyszły już jakiś czas temu, ale jak wiecie, jesteśmy opóźnieni w rozwoju, w związku z tym nie powoli dopiero teraz się do nich zabraliśmy. Chodzi nam dokładnie o Mroczne Pomioty, Kroniki Mrocznych Pomiotów oraz o Pieśń Leylany. Czyli jeden dodatek jest pokazaniem jakby wydarzeń w Dragon Age'u zupełnie drugiej perspektywy, czyli wcielamy się w jednego z Darkspawnów, właściwie w... Nie podoba mi się ten dodatek. Nie podobał ci się, a mi się on bardzo podobał. Jest debilny, jest nastawiony tylko i wyłącznie na nawalankę, ale można w nim pobiegać trolem. Można Darkspawnem pobiegać sobie, można rekrutować Darkspawny, jak się je widzi, można je potem zabijać, jak nam się znudzą i rekrutować nowe. Generalnie jak jakiegoś widzimy, to go możemy do naszego party przyłączyć. Chodzi się i się nawala, generalnie jest źle. Jest to tylko i wyłącznie sieka, ale dla kogoś, komu się podobała sieka w Dragon Age'u... No właśnie mi się nie podoba, dlatego że jakby zaburza moją wizję świata. Ja jestem po tej stronie świata, która jest tego i wsadzanie takiego cypka, nie przypiął, nie wypiął, że ja nagle jestem z drugiej strony, to mnie za specjalnie nie kręci. Bo ja się nie mogę się utożsamić i nie chcę, bo wiem, że to się zaraz skończy i nie. Że to się skończy tragedią, generalnie rzecz biorąc. Ale generalnie rzecz biorąc, jakby obiektywnie rzecz biorąc, to jest to dobry dodatek. Dla dobra, kogoś, to drugi jest no dobry. Dobra, Pieśń Leylany jest bardziej fabularna. Jest w ogóle ma się predefiniowaną drużynę, co jest tam ważne. Wiadomo, kim się będzie grało i postać w jest to właściwie pierwszego dodatku się odzywa, bo tam to robi... W ogóle Pieśń Leylany jest bardzo fajnie wyprodukowana. Zaczyna się intrem, z fajnymi cięciami, jest dużo gadania. Dużo się w ogóle dzieje, także ona jest... Tylko jest krótki. Bo tylko jest to dodatek, niestety, który tak. Można skończyć właściwie w jakieś półtorej, dwie godziny. No właśnie, nie namęczyli się, bo tam jest właściwie wszystko predefiniowane. Wiadomo, jaką będziesz miał drużynę, w związku z tym wiadomo, jakie będziesz miał potwory. No dobra, ale z drugiej strony, czy nie uważasz, że to jest pewnego rodzaju ucieleśnienie
spełnienie takiego ideału właśnie RPGa, w którym masz przygody i sobie te przygody przeżywasz. I po prostu tutaj masz nową, fabularną historyjkę, którą poznajesz sobie w tej mechanice Dragon Age'owej. Okay. Dlatego ja mówię, że on jest w porządku zupełnie, mi to nie przeszkadza. Ja nie jestem zwolennikiem sandboxów, ja jestem zwolennikiem fajnych przygód i uważam, że im bardziej się wszystko opisze, tym można lepszą przygodę zaplanować, bo wszystko wiadomo, co się będzie działo, kiedy ktoś umrze, czy on powoli będzie umierał, czy szybko, czy to będzie widać, czy to będzie ukryty, jakiś wątek, coś tam. Ja lubię, jak jest wszystko opisane. To jest jak pisanie dobrej książki albo filmu. Po prostu tak jest najlepiej i tędy graczu idź. Dlatego ja ten dodatek też mi się podoba przez to, bo jest jeden tam... One obydwa są takie na między 6,5 a 7 na 10, bym powiedział, nie więcej. Do Awakeninga nie mają niestety żaden... Ale ja zanabyłem, ja w ogóle bez wahania zanabyłem i w ogóle luz. Jest zabawa. Jest to coś takiego, co dla każdego fana Dragon Age'a jest łakomym kąskiem, ponieważ cały czas ma co robić w tej swojej ukochanej grze i tam gmera. Tym bardziej, że Leyliana, tak? Dobrze ja wymawiam imię? Leyliana jest taką postacią, która... No jest ważną postacią w podstawowej Ale też jest taką nietuzinkową, tak? Ona nie jest taka dobra do końca, tam ma jakieś takie różne przejścia swoje życiowe tam. She's a lesbian. Co mówiłeś? Nie wiadomo skąd jest ten głos, ale nie możemy takich oczywiście w naszym głosie wytnieć. 7 na 10, tak? 7 na 10. No i bardzo właściwie dobrze. Właściwie to za to, że lesbian dałbym mi nawet 8 na 10, ale nie. Albo jest nieprawdziwa, gdyż jest tylko w grze. Na www.hyper.pl są super oceny wszystkich gier, dokładnie można tam poczytać oraz dużo nowych rzeczy, które z nowym sezonem się pojawiły. A ci, co nie lubią, najlepsza strona na świecie, ta oczywiście. Natomiast dla tych, którzy nie chcą bobrować w internecie albo mają, bo ściągają ważne filmy teraz sobie tak, tam w tle. No tak, Demon's Souls 5 na 10. Roczne pomioty 6 na 10. Le 7 na 10. 7 na 10. Niestety, jest to koniec naszego pierwszego programu w nowym sezonie. Niestety też znowu musiałem to zrobić z Tadeuszem i bardzo wam... zrobić to z Tadeuszem, to zabrzmiało nieźle. No właśnie, o to chodziło mi, niestety. Tadeusza jest wszędzie pełno, chciałem powiedzieć. Stał Tadeusza. Się Dodą polskiego rynku recenzji, już Tadeusza. Podobnie jak ja niegdyś. Jak ktoś chce, na przykład ja, przeczytać jakąś recenzję gry po polsku, która nie Nergalem. Jest Tadeusza, to musi sobie sam napisać tą Bądź recenzję. Bądź moim Dlatego bardzo mi przykro, ale do następnego razu.